Dzisiaj w szkole podstawowej numer 13 w Olsztynie jest dzień w piżamach. Wszyscy uczniowie, prawie wszyscy ubierają się dzisiaj w piżamy po to, aby wesprzeć dzieci, które w szpitalach spędzają tak całe dnie. To był pomysł jednej z uczennic, która chciała jakoś zadziałać i wesprzeć dzieci, dać znać, żeby dzieci, które są właśnie w szpitalach, mogły poczuć, że jesteśmy razem z nimi. Przy okazji organizujemy też zbiórkę rzeczy różnych plastycznych, rzeczy szkolnych, które będziemy przekazywać dla szpitala dziecięcego w Olsztynie. No, solidarujemy się z dzieciakami z szpitali różnych. A dlaczego? Żeby im było też miło, że wiedzą, że... Żeby nie były smutne, tak? Bo one same muszą się uczyć w szpitalach, nie wiem, tak, na przykład na zdalnych, a tak to, co mogłyby, nie wiem, zobaczyć, jak inne dzieci też uczą się tak jak one. I jeszcze dla nich kupiliśmy takie przybory szkolne, żeby mogły co robić w szpitalu, żeby się nie nudziły, siedziały tylko w łóżku i... Nie wiem, porysowały sobie. No. Tak dużo uczniów się w ogóle ubrało w te piżamki, więc fajnie, tak jest klimatycznie, też to jest tak zabawy trochę, więc... Fajny dzień. Tak, bardzo fajny. Chciałabym, żeby więcej było takich dni. A jak myślicie, co to wasze działanie spowoduje? Myślę, że się ucieszą bardzo, zrobi mi się cieplutko na serduszku. I wywoła to uśmiech? Myślę, że tak, bo niektórzy mają takie właśnie kostiumy, jak my, takie bardziej śmieszne. Większość osób na przykład z naszej klasy, ze szkoły przyniosły strasznie dużo rzeczy, tych sama ja przyniosłam różne bloki, kredki. Po prostu dużo osób się za to zaangażowało, bo są to osoby młodsze, starsze, zależy, ale to tak samo jest drugi człowiek. Chcemy okazać dużo serca i jeżeli my dorośli pokażemy, że fajnie jest dawać i to sprawia ogromną przyjemność, nie tylko dzieciom obdarowanym, ale też nam samym, to myślę, że warto tego uczyć, pokazywać i dlatego ten dzień jest taki sympatyczny, fajny i mamy nadzieję, że będzie ich więcej w naszej szkole. Sam fakt, że są świadome tego, po co się przebrały i dlaczego, i że robią coś dobrego, tak jak mogą, no to jak najbardziej jest dla nich dobre.